Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do komfortu, że coraz trudniej nam rezygnować z wygód, luksusów i przyjemności. Obrośliśmy sadłem światowego stylu życia, myślenia i wartościowania. Czy z taką nadwagą uda nam się przecisnąć przez ciasną bramę Królestwa Bożego? Może już czas najwyższy pójść na dietę ascezy i umartwienia, na odchudzającą dietę jałmużnę. Co nam przyjdzie po życiu, jeśli cały świat zdobędziemy, a zatracimy samych siebie? Wymagania Jezusa są bardzo proste i przejrzyste. Starajcie się wejść przez ciasną bramę. To znaczy, żebyśmy nie marnowali czasu na szukanie innej drogi, innej bramy, łatwiejszej, bardziej przestronnej, wygodniejszej. Bo szeroka brama i przestronna droga niekoniecznie prowadzą do właściwego celu. Marzenie o życiu dostatnim, wygodnym i bezproblemowym na tym świecie jest utopią. Czym szybciej to zrozumiemy, tym łatwiej przyjdzie nam przyjąć życie takim, jakim jest. Oczywiście nie możemy zgadzać się na zło i niesprawiedliwość. Ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości, nie wejdą do Królestwa Bożego. Nasze ziemskie życie to nieustanna walka z samym sobą, z własnymi wadami, skłonnościami do zła i grzechu. Życie ziemskie to szkoła, w której uczymy się sprawiedliwości i w praktyce każdego dnia ćwiczymy, jak pozostać wiernym Bożemu prawu pomimo tylu pokus, które nas od Niego odciągają. Starajmy się każdego dnia przecisnąć przez ciasną bramę Bożych przykazań, bo tylko ta droga prowadzi do życia wiecznego.